Od poniżenia do wywyższenia. Okres od 313 do 331 roku. Jestem teraz na jednym z siedmiu wzgórz okalających Rzym i to prawdopodobnie na najważniejszym z nich. Tutaj mieściło się centrum życia religijnego i tutaj cesarze budowali swoje pałace. Cała zabudowa została zmieniona przez Michała Anioła, gdy nadszedł renesans. I tutaj dzięki niemu możemy oglądać pomnik cesarza Konstantyna. Mimo faktu, że Konstantyn położył kres prześladowaniom wymierzonym w Kościół, jego priorytety nie były właściwe. Uważał swoje wpływy za potwierdzenie Bożego upodobania. Biskupów żyjących dotychczas w ubóstwie i zdziesiątkowanych w wyniku prześladowań przeniósł do pałaców pełnych przepychu. Budował kościoły, powierzając je hierarchii duchowieństwa i biskupów w sytuacji, gdy chrześcijaństwo nie było oficjalnym wyznaniem w tym regionie. Włożył mnóstwo pieniędzy w budowlę i działalność charytatywną, mniemając, że w ten sposób spowoduje masowe nawrócenia. Mimo tych wszystkich negatywnych uwag o Konstantynie, z pewnością należy podkreślić jeden pozytywny element. To on poprosił Atanazego o przygotowanie 50 egzemplarzy Biblii, aby zabrać je do nowej stolicy Imperium na wschodzie, do Konstantynopola. To sprawiło, że zaczęto zadawać pytanie, co to jest Biblia? A to przygotowała grunt pod oficjalne uznanie kanonu Pisma Świętego. Słowo staje się nadrzędne. Okres od 367 do 397 roku. Ponieważ wczesny Kościół oczekiwał, że Zbawiciel powróci wkrótce, ponieważ On sam polecił im, by szli i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, z początku nikt nie przywiązywał wagi do pisania, ani nikt nie miał na to czasu. Rozumiem, że potem nadszedł czas, gdy zaczęto pisać, próbując uchwycić samą istotę Ewangelii, bez przykładania wagi do stylu, czasów czy składni. Chodziło o przekazanie wystarczającej informacji, by zachęcić czytelników do nawrócenia na chrześcijaństwo. Potem jednak nastał ten straszny rok 303 podczas prześladowań za Dioklecjana. Stała się wtedy rzecz bez precedensu w dotychczasowej historii prześladowań. Nakazano zniszczenie wszystkich świętych pism. Nie wiemy, co wtedy straciliśmy. Najprawdopodobniej istniały wtedy dosłownie miliony dokumentów, które zostały nam bezpowrotnie odebrane w wyniku prześladowania. Pod koniec tego okresu sytuacja się odwróciła i pojawiło się żarliwe pragnienie poznania tego, co zostało wcześniej napisane. Skrybowie mieli wtedy pełne ręce roboty i w wyniku ich pracy pojawiło się około 13 tysięcy kopii manuskryptów krążących w środowisku chrześcijańskim. Wtedy właśnie największy ówczesny teolog, Atanazy, rozpoczął walkę o oficjalne uznanie kanonu, pism Nowego Testamentu. Określenie kanon oznacza dosłownie pręt mierniczy, pion murarski lub inny punkt odniesienia pozwalający oznaczać miary. Po raz pierwszy zostało ono zastosowane w odniesieniu do pism przez Atanazego w IV wieku. Historia uznana kanonu Nowego Testamentu nie jest zapisem pojedynczego, prostego wydarzenia. Był to powolny proces, który zachodził w wielu fazach. W 367 roku Atanazy napisał list, w którym zawarł pierwszy w spisanej historii zestaw 27 ksiąg Nowego Testamentu. W roku 397 synod w Kartaginie po raz pierwszy oficjalnie uznał 27 ksiąg Nowego Testamentu. Kościół w sensie ogólnym posiadał teraz źródło autorytetu doktrynalnego, do którego każdy sobór, każdy duchowny i każde środowisko musiało się stosować. Słowo stało się nadrzędne. Wulgata, łaciński przekład Biblii Hieronima, rok 405.
Stoję w kamiennej grocie w mieście Betlejem, a jej wymiary to jedyne 7 na 7 metrów. Pewien człowiek spędził tutaj 16 lat, oddając ludzkości największą przysługę, jaką mógł oddać. Nazywał się Hieronim. Urodził się w Dalmacji w roku 347 w rodzinie chrześcijańskiej. Jego ojciec zatroszczył się o wczesną edukację syna, a potem wysłał go do Rzymu na studia retoryki i filozofii uznanego nauczyciela Donatusa. Będąc w Rzymie, Hieronim przyjął chrzest, który wywarł znaczący wpływ na całe jego życie. Pozostał tam do roku 390, kiedy to przetłumaczył komentarz do Księgi Psalmów. Raz z trzema znajomymi postanowił wybrać się na wschód. Dotarli do Antiochii, gdzie Hieronim poważnie zachorował. Miał bardzo wysoką gorączkę i pewnej nocy, będąc w stanie delirium, miał sen. Śniło mu się, że przyszedł do niego Chrystus i powiedział mu, że wcale nie jest chrześcijaninem. Od tego dnia Hieronim postanowił poświęcić się zadaniu, które uważał za najtrudniejsze z możliwych, czyli nauce i opanowaniu języka hebrajskiego. Rok później przebywał w Konstantynopolu, gdzie pełne mocy nauczanie obnażające herezję arianizmu wzbudziło w nim pragnienie obrony wiary. Potem jednak udał się do Rzymu, by mediować podczas synodu, który się tam odbywał. Wtedy poznał Damazego, który był wówczas biskupem Rzymu i miał później zostać papieżem. Nawiązała się między nimi bliska przyjaźń, tak bliska, że Damazy poprosił Hieronima o przetłumaczenie pism Starego Testamentu bezpośrednio z języka hebrajskiego na łacinę, co było pionierskim pomysłem. Łacina stała się ważnym językiem dla dziedziców imperium. W Afryce Północnej był używany wyłącznie do przekazywania informacji religijnych i stąd pojawiła się konieczność przekładu Biblii z języków oryginalnych na łacinę. Najlepszym kandydatem do wykonania tego dzieła był Hieronim. Hieronim przeprowadził się tutaj, do Betlejem, gdzie żył jak mnich, oddawszy się całkowicie temu gigantycznemu zadaniu. W roku 405 ukończył swoją misję, lecz resztę życia spędził w Betlejem, poświęcając się obronie czystości doktryny przez pisanie dzieł na ten temat. Zmarł w roku 420. Jego przekład nazwano Wulgatą, czyli Biblią w języku powszechnym. Stał się on instrumentem blokującym powstanie jakiejkolwiek innej Wulgaty. Był tak ceniony, że kolejne pokolenia wydawały zakaz dokonywania jakiejkolwiek innego tłumaczenia. Natomiast łacina stała się oficjalnym językiem Kościoła. Wszystkie inne języki zostały pozbawione prawa przekładu Biblii i w ten sposób dobre stało się wrogiem najlepszego. W ten sposób pozbawiono ludzi Słowa Bożego, a świat pogrążył się w mrokach średniowiecza. Ruch monastyczny, rok 382. Stoję przed klasztorem w Tropos, położonym między Tel Awiwem a Jerozolimą. Chciałbym wam przybliżyć temat monastycyzmu. Hieronim musiał udać się do Rzymu, by mediować podczas synodu w roku 382. Po przybyciu do wiecznego miasta zobaczył wpływ sekularyzmu w kościele. Przepych, walka o władzę i brak pobożności bardzo go zbulwersowały. Dlatego zaczął nauczać na temat monastycyzmu. Gdy opuścił Rzym i udał się do Betlejem, by dokończyć pracę nad przekładem Biblii, niektórzy z jego nawróconych słuchaczy podążyli za nim. Była wśród nich pewna bogata wdowa imieniem Paula, która wraz z synem pojechała do Betlejem i ufundowała tam 4 klasztory. 3 dla zakonnic i 1 dla zakonników. Według Filipa Szafa, wielkiego historyka Kościoła, Hieronim jest ojcem rzymskiego monastycyzmu. Rzeczywiście po jego śmierci ruch monastyczny zaczął rozkwitać od Azji Mniejszej aż do Brytanii.